tak, 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 tak. A więc naszą melodyjkę sol, sol, mi, sol, sol, mi mogę po prostu zapisać na pięciolinii w ten sposób. Sol, sol, mi, sol, sol, mi. Wiecie co? To, cośmy tu zapisali, strasznie mi przypomina początek takiej fajnej piosenki. Co ja mam, co ja mam? Księżycowy kamień. Świeci się, błyszczy się, księżycowy kamień. To się ze mną zamień. Ja ci dam kredki, znaczki, szkiełka, koraliki z liczydełka i te dwa pudełka. Co ja mam, co ja mam? Księżycowy kamień. Srebrzy się, złoci się, księżycowy kamień. To się ze mną zamień. Ja ci dam lizak, łódkę, skory, trąbkę, gwizdek, muszle, korek, bursztyn i scyzorek. Nie dam go, nie dam go, nie dam za nic w świecie. Musiałbym, musiałbym znów na księżyc lecieć. A w jakiej rakiecie? Gdzie ją masz? Pokaż nam. Może tylko kłamiesz, może to nie księżycowy, ale zwykły kamień. No, i nie mówiłem poprzednim razem, że w tym programie zlecę z akordeonu? I sprawdziło się. Tak sobie wyraźnie wyobraziłem lot rakietą. Dobrze ci tak, bo zawsze chcesz być mądrzejszy ode mnie. No przecież, ponieważ jestem starszy, muszę wiedzieć, co będzie za chwilę. No a co będzie? Za chwilę będziesz usiłował wykręcić się od odpowiedzi na pytanie, z czego składa się piosenka. A przecież piosenkę się nie składa, tylko piosenkę no się proszę, śpiewa. No. No proszę, nie mówiłem? No dobrze, dobrze. No, no to składa się z melodii. No. Tak? W takim razie ta nasza piosenka wyglądałaby w ten sposób. Tak? Dobrze, dobrze, już wiem. Piosenka składa się po prostu ze słów. Tak? A więc to jest nasza piosenka. Co ja mam? Co ja mam? Księżycowy kamień. Świeci się, błyszczy się, księżycowy kamień. To się ze mną zamień. Ja ci dam... Już, 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 dosyć, dosyć. Piosenka składa się po prostu i z melodii, i ze słów. Aha, to znaczy, jeżeli będą słowa i wszystkie po kolei dźwięki, to według ciebie to już będzie ta nasza piosenka, tak? To znaczy, czy te dźwięki będą dłuższe, czy krótsze, czy między nimi będą jakieś przerwy, to ci jest zupełnie obojętne. No a o co ci chodzi? Bo tak śpiewana dowolnie ta nasza piosenka, bez rytmu, wyglądałaby na przykład tak. Co ja mam, co ja mam, księżycowy kamień, co ja mam, co... Ja mam. Nie, 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 nie. Nie, rozumiem. Nie, najważniejszy jest rytm. Aha. Piosenka składa się z rytmu, tak? Nie. Nie, 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 nie. Rozumiem. Chociaż wiesz, nigdy się nad tym nie zastanawiałem, a śpiewałem różne piosenki.
Więc każda piosenka składa się z tekstu, melodii i rytmu. Tak, bo to są trzy podstawowe elementy. Dwa z nich są nierozłączne, bo tworzą muzykę. Czekaj, już wiem. Melodia i rytm, tak? Tak. Trzeci tekst przekazuje nam wartości pozamuzyczne. No, po prostu opowiada treść. O czym jest piosenka? A czy jakiś inny element może być w piosence? Spróbuj sobie sam odpowiedzieć na to pytanie. Zaśpiewamy teraz fragment naszej piosenki dwa razy. A ty odpowiedz, czy za drugim razem doszedł jakiś element do muzyki, rytmu i tekstu. Co ja mam, księżycowy kamień, świeci się, błyszczy się, księżycowy kamień. To się ze mną zamień, ja ci dam, kredki, znaczki, szkiełka, koraliki z liczydełka i te dwa pudełka. A teraz... co ja mam, księżycowy kamień, świeci się, błyszczy się, księżycowy kamień, to się ze mną zamień, ja ci dam, kredki, znaczki, szkiełka, koraliki z liczydełka i te dwa pudełka. Już wiem, za drugim razem przyłączyły się do nas instrumenty, tak? Tak, dla... wzbogacenia brzmienia, dla podkreślenia nastroju piosenki, instrumenty nam towarzyszyły, czyli akompaniowały. A to jest akompaniament i tylko od niego zależy, czy piosenka będzie piękniejsza, jakaś taka bardziej artystyczna. Nie tylko, przede wszystkim od ciebie. Czy pamiętasz, pamiętacie, co znaczy słowo dynamika? Czy głośniej, czy ciszej? A tempo? Czy szybciej, czy wolniej? Tak. A więc przy pomocy zmiany dynamiki i zmiany tempa możemy piosenkę jeszcze ubarwić. A to ja chyba niedawno w radio słyszałem taką strasznie fajnie ubarwioną piosenkę. To ją zaśpiewaj, przekonamy się. A nie mogę. A dlaczego? Nie umiesz? Umiem, ale tam trzeba być dziewczyną i do tego kłamczuchą. A cóż to za sztuka? No to bądź, śpiewaj. Proszę bardzo. Potrafią dziewczyny być dziewczyną? To i ja potrafię. Proszę pana, zaszła u nas wielka zmiana. Moja starsza siostra Bronka zamieniła się w skowronka. Siedzi cały dzień na buku i powtarza ku-ku-ku-ku. Pomyśl tylko, co ty pleciesz, to zwyczajne kłamstwo przecież. To dopiero jest kłamczucha. Proszę pana, niech pan słucha, to nie wszystko, proszę pana. Ustryjenki wczoraj z rana, aby cadło z pieca spadło, całą pieczeń z rondla zjadło. A tymczasem na obiedzie miał być lew i dwa niedźwiedzie. Pomyśl tylko, co ty pleciesz, to zwyczajne... Bury, kundel, bury, kundel, bury, fajny bieg. Kundel, bury, kundel, bury, fajny jest. Ludzie mają różne pudle i jabłki, ale ja bym nie zamienił tam się z nimi.